Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Jest dzisiaj bardzo gorąco i to chyba niestety widać na mojej twarzy i ja mam taki humor, jaki mam w związku z tym upałem, ale postaram się coś ciekawego powiedzieć. Proszę Państwa, będę mówił o książce, o której rozmawiamy z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem mniej lub bardziej intensywnie od września zeszłego roku, czyli od naszego wyjazdu do Zamków Karpnika, gdzie nagraliśmy program o książce Hohenzollernowie. Ja na tę książkę czekałem, ponieważ historia Prus interesuje mnie bardzo i jest źródłem wielu moich inspiracji. Jestem chyba jedną z nielicznych osób, które nie czują obrzydzenia, kiedy mówią o Prusach, Prusakach i Prusactwie. Ma to swoje motywacje, ponieważ jestem czcicielem skuteczności w różnych jej formułach. Proszę Państwa, może być różna skuteczność, długoterminowa, krótkoterminowa, zależy. Warto się nad każdą z nich pochylić i chwileczkę zastanowić. Ostatni tom pracy olbrzymich historyków pod redakcją Grzegorza Kucharczyka. Nie wszystkie tomy ukazywały się pod redakcją Grzegorza Kucharczyka, ale ostatnie na pewno. Prusy od zwycięskiej wojny z Francją w 1871, czyli od utworzenia cesarstwa, do likwidacji w roku 1847. Mnie najbardziej interesowały dwa rozdziały tutaj, czyli pierwszy dotyczący polityki wobec mniejszości, czyli to, co działo się na przełomie XIX i XX wieku w związku z Polakami w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku i z polityką pruską wobec tych Polaków oraz NSDAP a duch pruski i pruska mentalność. To są szalenie frapujące i ciekawe sprawy. Ja nie wiem, czy ja tę książkę dostanę jeszcze, więc jej u mnie już w sklepie nie ma, ale każdy, kto będzie chciał ją sobie kupić, to przyjdzie do Michała i sobie nabędzie. Proszę Państwa, co my wiemy o rugach pruskich, hakacie i całej polityce wewnętrznej, która była po prostu polityką ustaw wyjątkowych wobec Polaków? No, wiemy to, że były to posunięcia polityczne, które zdemaskowały nieskuteczność Prus. A ja, jak wiemy, jestem wielbicielem skuteczności. No więc było skutecznie i nagle okazało się, że to jest nieskutecznie. My sobie lubimy przypisywać zasługę, że to dzięki niezłomnemu duchowi polskiemu i prawdopodobnie tak było do pewnego stopnia, ale zaważyły też również inne rzeczy. I ja myślę, to jest moja koncepcja, nie trzeba się z nią zgadzać, że dopóki Prusy były Prusami, można było myśleć o skuteczności, dlatego że ten obszar, który zajmowały Prusy, ten potencjał, który reprezentowały, no był w stosunku do sąsiadów i ich problemów druzgocący. Społeczeństwo niewielkiego kraju, zdyscyplinowane o wiele bardziej niż urzędnicy rosyjscy, w zasadzie wszyscy byli skoszarowani, wszyscy byli lojalni, trudno sobie wyobrazić nielojalnego Prusaka albo Prusaka zdrajcę, to jest po prostu, to już łatwiej chyba sobie Brytyjczyka zdrajcę wyobrazić, Kim Philby, ale Prusaka zdrajcę to jest niemożliwe. I dopóki Prusy zajmowały obszar taki, jaki zajmowały, to problemy pruskie sprowadzały się do problemów zewnętrznych. W momencie, kiedy Prusy zaczęły zamieniać się w Niemcy, koła tej machiny zaczynały buksować. I w pewnym momencie gąsienica zaparła się o kamień pod tytułem Polacy w Wielkopolsce. Niestety Prusy, a na szczęście może, Prusy były krajem legalnym. To jest tu w tej książce podkreślone. Wszystko odbywało się w ramach prawa. Więc walka z polskością w Prusach musiała również przyjąć ramy prawne. Niestety nie można, kiedy się aspiruje do zjednoczenia Niemiec, wyłączyć dużej grupy ludności spod normalnego ustawodawstwa. A to właśnie próbowali zrobić Prusacy. To właśnie próbował zrobić Bismarck, to właśnie próbował zrobić Wilhelm II i wszyscy ludzie związani ze środowiskiem Hakaty. To się, proszę Państwa, nie udało i udać się nie mogło. Dlatego, że z powodu tajemniczych różnych mechanizmów wywołuje taka działalność zwykle reakcję odwrotną. Z wielkim zaskoczeniem wyczytałem w tej książce, że wskutek działalności komisji tych zajmujących się wywłaszczaniem, komisji wywłaszczeniowych, areał zarządzany przez Polaków się powiększył.
Chłop polski, który nie czuł żadnego specjalnego przywiązania do polskiego dziedzica i bywało, że był przed polityką Bismarcka bardziej lojalny wobec urzędnika pruskiego i z nim wiązał różne nadzieje i swoją przyszłość, po wprowadzeniu antypolskiej polityki był już w zasadzie dla urzędników i dla aparatu państwowego pruskiego nie do odzyskania. Wszyscy wiemy, kto to jest chłop. To jest człowiek, który jak raz się zrazi, jak raz się sparzy, to już to samo miejsce nie wróci. Nie ma mowy. Choćby nie wiem, co mu obiecywano. Bismarck był człowiekiem oświeconym, dynamicznym, stanowczym. Wiele pozytywów można powiedzieć o Ottonie. Natomiast on tego rodzaju stworu, jak chłop polski, nie widział na oczy i się z nim nie liczył. Problem jego polegał na tym, że chłop polski, w ogóle żywioł polski, był wewnątrz Prus, ale jednocześnie był na zewnątrz. Dwoistość tego problemu dobiła politykę Bismarcka. Jak wiemy, Wilhelm Bismarcka zdymisjonował i jest nawet taka karykatura, kiedy Wilhelm siedzi sobie na okręcie, a Otto schodzi po trapie i jest bardzo smutny. Polityka Bismarcka poniosła klęskę i można śmiało powiedzieć, że od tej klęski rozpoczął się zjazd w dół. To znaczy Niemcy, zjednoczone Niemcy pod przywództwem Prus zostały zmuszone do wypowiedzenia wojny, zostały w tę wojnę wkręcone, następnie ta wojna doprowadziła i do ruiny, upadku i doprowadziło to do likwidacji cesarstwa. Początek zrobił Otto von Bismarck. Co zostało? Duch pruski. Duch pruski. Proszę Państwa, duch pruski to jest pewien format. Pewien format, który ma trochę wspólnego z realną sytuacją w Prusach, z pruskim ustawodawstwem, z pruską dyscypliną, z pruskim folklorem ulicznym, sztabowym, każdym. Natomiast jest to coś nie do końca zgodne z tymi realiami. Oczywiście tak się złożyło, że Adolf Hitler, człowiek, który z Prusami nie miał nic wspólnego, wymyślił razem ze swoimi doradcami, Himmlerem, który też z Prusami nie miał nic wspólnego, nie wiem, chyba Goebbels tylko miał coś wspólnego z Prusami, Göring chyba też nie, więc to tak jak w sławnym dowcipie z serialu Stawka większa niż życie. Jak wygląda prawdziwy Niemiec? Blondyn jak Hitler, smukły jak Göring i wysoki jak Goebbels. Więc ci wszyscy panowie, którzy wyglądali jak karykatury samych siebie, zapożyczyli pewne rzeczy z tego, co stworzyła dynastia Hohenzollern i jej urzędnicy i usiłowali w to wtłoczyć Rzeszę. To się średnio udało, dlatego że no, niestety nie sposób było ukryć, że Prusy XIX-wieczne, Prusy Biedermajerowskie, Prusy Bismarcka wyrosły na współpracy z Żydami, no, mówiąc wprost, tak? Rozbestwienie prasy żydowskiej w czasach Wilhelma II było wprost niewyobrażalne. Jak cesarz raz powiedział, że tylko chrześcijanin może być dobrym żołnierzem, to po prostu to, co się ukazało w żydowskich dziennikach na drugi dzień, to przekracza wszystkie dzisiejsze TVN24 i inne historie i nawet Patryka Wege z jego filmem o pederaście Macierewiczu. Więc tego Hitler niestety nie mógł prezentować ludziom. On miał łatwiejszą sytuację, bo nie było internetu, więc mógł spokojnie tę współpracę prusko-żydowską zamieść pod dywan i wyeksponować inne rzeczy. No jakie? No przede wszystkim militaryzm, tak? Dyscyplinę, poświęcenie dla dynastii i dla państwa. Musimy pamiętać, że żołnierz pruski tylko połowę dnia spędzał w koszarach. Żołnierz pruski w XVIII wieku. Drugą połowę dnia żołnierz pruski spędzał w fabryce i tam zamieniał się w tkacza albo gręplarza wełny, produkował sukno. To zostało później w Niemcach. Dzisiaj już tego chyba nie ma. Ja nie wiem, bo ja do Niemiec nie jeżdżę, ale wydaje mi się, że raczej nie, a przynajmniej w telewizji tego nie widać. Natomiast za Hitlera jeszcze było i Adolf to wszystko podnosił. Natomiast duch pruski i duch Rzeszy nie są tożsame. To trzeba sobie powiedzieć od razu. Duch pruski i duch Rzeszy nie są tożsame. Poza tym pruski legalizm kłóci się z gangsteryzmem NSDAP. To trzeba też powiedzieć wprost. Naziści, Niemcy wyznania nazistowskiego, Austriacy wyznania nazistowskiego, o czym też musimy pamiętać, nienawidzili szczerze zarówno jednej niemieckiej dynastii, jak i drugiej.
Tak się złożyło, że Hohenzollernowie mieli więcej szczęścia i potomkowie Wilhelma II, o ile pamiętam, mogę się mylić, nie zostali bardzo brzydko potraktowani przez nazistów. Ale jeżeli idzie o synów Franciszka Ferdynanda zabitego w Sarajewie, no to oni skończyli w obozie koncentracyjnym w bardzo okropnych okolicznościach. Na osobiste polecenie Göringa. Więc musimy pamiętać, że Rzesza była tworem nielegalnym, jeżeli patrzeć na nią z punktu widzenia pruskiego. Rzesza se zapożyczyła najważniejsze dla siebie, takie, które uznała za najważniejsze dla siebie, elementy pruskiego ducha, ale zrobiła to nie licząc się z tym, że pruski duch doznał klęski. I administracja i machina pruska doznała klęski. I ta klęska była związana właśnie z ekspansją. To znaczy problemy, z którymi Prusacy radzili sobie, kiedy byli Prusakami, stały się dla nich nie do przeskoczenia, kiedy zaczęli hegemonizować Niemcy. Tego się nie dało zauważyć w jedną, nawet w dwie dekady, ale w trzy już tak. W trzy już tak. Tutaj z tej książki możemy się dowiedzieć, że Prusy i Niemcy nie były wcale tak nowoczesnym krajem, jak nam się zdaje, że rolnictwo było dosyć zacofane, że przeżywało rozmaite kryzysy. My to wiemy, ci, którzy czytali Mieczysława Jałowieckiego, to o tym pamiętają, natomiast nie wszyscy czytali. Problemy rolnictwa niemieckiego no, były poważne, bo nie było wiadomo, co zrobić ze średnimi gospodarstwami, które były niewydolne i nie były w stanie na siebie zarobić, więc mnożyła się rzesza chłoporobotników. Ci chłoporobotnicy wokół wielkich aglomeracji zasilili potem partię NSDAP, która oparła się głównie na Prusach, to prawda. Katolickie landy musieli hitlerowcy wyjąć w pewnym momencie ze swojego szyldu hasło Partia Bawarska, dlatego że w Bawarii mało kto ich popierał, a główne poparcie znaleźli w Prusach i znaleźli to właśnie na tych obszarach, które były dotknięte kryzysem. Oczywiście duch junkierski nie do końca zgadzał się i zgrywał się z duchem Rzeszy, dlatego że Hitler tępił arystokrację i uważał, że to jest formacja operetkowa, którą trzeba koniecznie zlikwidować, a cały jego, jakby to powiedzieć, anturaż wewnętrzny i zewnętrzny skupiał się wokół gangsterskich organizacji tajnych, takich jak jego partia, taki to też sformatowany w odpowiedni sposób, no bo wszyscy pamiętamy, co spotkało Ernsta Rema, nieszczęsnego, o którym dzisiaj ruch LGBT woli nie pamiętać. Więc proszę Państwa, mnóstwo ciekawych rzeczy jest w tej książce. Ja poruszyłem dwie rzeczy. Jest tu fantastyczny rozdział poświęcony nie tylko duchowi pruskiemu, bardzo szczegółowo mówiony. Mnóstwo problemów gospodarczych. Szczerze polecam. Mnóstwo problemów gospodarczych, politycznych. Nie przeczytałem, od razu się przyznaję, rozdziału dotyczącego likwidacji Prus, dlatego że, no i może kiedyś się tym zajmę, natomiast no, mam te swoje obsesje, wszyscy Państwo wiedzą jakie i w którym kierunku zmierzające, więc skupiłem się na tych wszystkich ustawach wyjątkowych, które ściągnęły odium na głowę Bismarcka i na głowę samego Wilhelma. Wracając do opisu tego ducha pruskiego, bo tutaj jest to dosyć standardowo opisywane, że wychowanie pruskie to wychowanie, jakby to powiedzieć, w tandecie emocjonalnej. Ja się nie mogę z tym zgodzić, dlatego że jak Państwo przeczytacie wspomnienia Wojciecha Kossaka, bardzo głębokie, to jest piękna książka, to jest jedna z najpiękniejszych książek, jaka została w ogóle napisana. Tam jest fantastyczna rozmowa, kiedy Kossak siedzi z Wilhelmem II, który nie był ani głupi, może ani prymitywny, bo gdyby był prymitywny, to nie inwestowałby w Kossaka. I Wilhelm opowiada o swojej wizycie u swojej babki, królowej Wiktorii i mówi, że w ogóle nie wiedział, co się dzieje, zaprosili go do teatru i nagle na scenę wyszedł facet, który zaczął parodiować zwierzęta. I Wilhelm mówi do Kossaka: Kossak, wystaw pan to sobie, że to się dzieje u księżnej Radziwiłłowej w Antoninie, przecież to jest niemożliwe. No więc ja bym nie przypuszczał, żeby ten duch pruski był aż tak prymitywny, jak się autorom wydaje. Oczywiście pokusa, żeby odnieść się negatywnie do Prus i prusactwa jest wielka. Natomiast tak jak mówię, ja z przekory wrodzonej i tak trochę z tego, żeby powiedzieć albo nie,
Będę ciągle przypominał te wspomnienia Kossaka, bo one są warte przeczytania. Warte przeczytania. Też warto sobie przypomnieć, co tam jest napisane o dzieciach Wilhelma, bo szczególnie o następcy tronu, Kron Prince, który był nazywany Clown Prince, i inne historie bardzo śmieszne. Ciekawa rzecz. Jako uzupełnienie tego, proszę Państwa, nakład jest malutki, więc szukajcie Państwo, gdzie się da, przyjdźcie do Michała i poszukajcie też na Allegro, może się znajdzie, może ja też to dostanę jeszcze. Chciałem wziąć cały nakład. Chciałem kupić cały nakład, bo wiedziałem, że to sprzedam, przyjdę, poopowiadam i wszyscy kupią, bo to są ciekawe sprawy, mnie to żywotnie interesuje, ale no nie sprzedano mi nakładu niestety, bardzo mi przykro. Bardzo Państwu dziękuję. Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871-1947 pod redakcją Grzegorza Kucharczyka, na okładce Paul von Hindenburg i Adolf Hitler. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego razu.